Czasami pewnie zastanawiasz się, dlaczego pewne rzeczy wydarzają się w Twoim życiu. Dlaczego spotykasz trudnych ludzi, dlaczego spotykasz trudne sytuacje, dlaczego one w ogóle się wydarzają i dlaczego Ty koniec końców siedzisz w tej toksycznej sytuacji i musisz jakoś z tego ratować. Albo spotykasz toksyczną osobę i też musisz jakoś zareagować na to wszystko. Poza faktem, że jest to wspaniała sytuacja, która umożliwia Tobie Twój osobisty wzrost i chciałabym bardzo, żebyście tak właśnie patrzyli na to, to są to sytuacje, o których właśnie dzisiaj chcę opowiedzieć, choćby troszeczkę, choćby tak zaadresować, jak to Anglicy i Amerykanie mówią. A witam Was na kolejnym filmiku z serii Toksyczni ludzie i toksyczne sytuacje, a my i tak idziemy do przodu. I właśnie chcę powiedzieć, troszeczkę może spróbować odpowiedzieć na pytanie dlaczego? Dlaczego to nas spotyka? Dlaczego to Was spotyka? Co się dzieje? Otóż jedną z rzeczy, które zauważają właściwie wszyscy, jeśli chodzi o ludzi toksycznych, to jest i brak poczucia wartości samego siebie u ludzi toksycznych. Bardzo często działają właśnie z tego punktu, ponieważ sami uważają wewnętrznie, głęboko wewnętrznie, bez względu na to, czy są jakoś mają jakieś ogromne sukcesy i tak dalej, głęboko wewnętrznie są przekonani, że tak naprawdę, gdyby ktoś zobaczył ich prawdziwe ja, to by zobaczył bardzo biednego, bardzo ubogiego człowieka wewnętrznie, człowieka, który nic nie potrafi w swoim rozumieniu, człowieka, który ma ogromne kompleksy i tak dalej. Ale próbując to wszystko zakryć i próbując to wszystko przyklepać i próbując właśnie cały czas udowadniać sobie, że tak nie jest i że nie ma tej ciemnej strony moja, ta ciemna strona nie istnieje, ci ludzie będą właśnie poszukiwać osób takich jak ty czy ja i próbować je wykorzystać właśnie do tego, żeby podbudować samego siebie. Ale nie chcę się skupiać na toksykach. Są fajne filmiki, można sobie pooglądać, jak działa wampir energetyczny, jak kto to jest narcyz, kto to jest w ogóle wampir i tak dalej, i tak dalej. I jak funkcjonują, ja nie chcę się na nich skupiać. Ja chcę się skupić na nas, na ludziach, którzy tego doświadczają. Otóż prawdopodobnie jedną z cech, które masz, jest Twoje ogromne utalentowanie. Może to nie jest cecha jako taka, ale toksyczni ludzie wyłapują osoby, które mają talenty, wyłapują. Oni to taki jest radar, ponieważ sami mają to ogromne poczucie tej pustki, tego braku, więc natychmiast wyłapują, ten ich radar zeskanuje i od razu będzie wiedział, że ta osoba jest bardzo utalentowana. Dlaczego? Ponieważ mają szansę, czy mają nadzieję na to, że ty nie jesteś tego świadomy i że ty bardzo chętnie będziesz chciał, czy chciała pomóc, powiedzmy, tej osobie, która jest, nie wiem, na stanowisku kierowniczym, jest liderem, jest osobą, która przewodzi, pomóc zrobić jakiś projekt, przy czym ty w 95% przypadków nie dostaniesz za to żadnej pochwały, a nawet jeśli okaże się, że tak naprawdę większość pracy zrobiłeś, czy zrobiłaś ty, osoba toksyczna spróbuje Ciebie poniżyć, żeby pokazać siebie w jak najlepszym świetle i powie, gdyby nie to, że ona czy on uratowali sytuację, to by to wszystko tak fajnie nie wyszło. Mimo, że Ty masz jasną świadomość, że to Ty poniosłeś czy poniosłaś cały ciężar, powiedzmy, jakiegoś wydarzenia. I to niestety działa wszędzie, czy to działa w pracy z szefem, czy to działa ze współkolegami, którzy stają się, powiedzmy, odpowiedzialni za jakąś rzecz, za jakąś sytuację, czy to chodzi o grupy modlitewne, to niestety jest cały czas ten sam pattern, czyli właśnie ten styl zachowania, ten sposób zachowywania się. I właśnie szukają tych osób, nie? Od razu widzą, nie? I moja taka zachęta jest, żebyście się umacniali w tym poczuciu właśnie, że macie talenty, że dobrze coś robicie. Poklepcie się po ramieniu, nie? Tak jak Amerykanie mówią. Give a pat on your shoulder, nie? Poklep się na ramieniu. Dobrze, po ramieniu. Dobrze to zrobiłam, nie? Fajnie to robię, ale mi to fajnie wychodzi. I nie bójcie się o tym mówić. Otwarcie. Bez oczywiście, ja jestem najlepszy, najświetniejszy, bo to od razu pokazuje, że tak naprawdę z tym poczuciem naszej własnej wartości troszeczkę jest słabo, ale jasno mówić, nie? Że bo tak naprawdę z chrześcijańskiego punktu widzenia zdrowa pokora, taka prawdziwa pokora, to jest świadomość
tego, kim jesteśmy. Świadomość naszych talentów, świadomość naszych umiejętności, świadomość Boża, dobra, prawidłowa świadomość tego, kim jesteśmy, co robimy, jak nam to wychodzi, że wiele rzeczy nam fajnie wyszło i że mamy dobre oko do tego, czy dobry zmysł do tamtego. I to jest jedna choćby z tych sytuacji, dlaczego toksyczni ludzie bardzo często właśnie was wyłapują, ponieważ mają tą nadzieję, że po pierwsze odwalicie za nich robotę, a po drugie, że sami wezmą kredyt za to i że jeszcze przy okazji spróbują ciebie troszeczkę poniżyć, żeby samemu się poczuć dużo lepiej i dużo mocniejsi i żeby pokazać właśnie, że ja wiem więcej, mimo tego, że tak naprawdę to wy pokazujecie, jakie wspaniałe rzeczy jesteście w stanie zrobić i jaka jest wasza wiedza, choćby na przykład na zasadzie wiedzy, nie? To jednak toksyczna osoba będzie próbowała ci pokazać, że jednak nie wiesz wszystkiego, nie rozumiesz wszystkiego, nie znasz się na świecie i tak dalej, i tak dalej. Czyli będzie pomniejszać twoje zdolności, pomniejszać twoje umiejętności. Lekarstwem na to jest, tak jak właśnie w chrześcijaństwie, jak wchodził stary człowiek do tego baptismal font, do chrzcielnicy, przepraszam, jak się wchodziła osoba do chrzcielnicy, zostawiała starego człowieka za sobą. Wchodząc do chrzcielnicy, wchodziła do samego końca, do samej głębi. Dlaczego? Żebyśmy docierali tam właśnie do tego miejsca, gdzie tam są te zakorzenione różne takie fałszywe informacje o nas. I wychodzili po drugiej stronie z tego właśnie, z tej chrzcielnicy, jako nowi ludzie, czyli przerabiamy rzeczy, które są dla nas trudne, przerabiamy rzeczy, których na przykład nie wierzymy o sobie samych i wychodzimy z nową informacją, jako dzieci Boże, jako osoby odnowione, jako osoby, które mają świadomość tego, że są dziedzicami Królestwa Bożego i że Bóg Ojciec jest naszym prawdziwym Ojcem i naszym Królem i my będziemy razem z Nim w niebie. Czyli tu schodzimy po tych starych przekonaniach i wchodzimy po tych nowych, żeby wyjść właśnie i idziemy do góry, idziemy jako nowi ludzie. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!